ale oni nie zostali skazani za walkę z korupcją. Oni zostali za to, że walkę z korupcją wykorzystali w 2006-2007 roku do wykreowania przestępstwa w Ministerstwie Rolnictwa po to, żeby przejąć posłów samoobrony i wyeliminować z polityki Andrzeja Lepera. I to jednoznacznie stwierdził sąd zarówno pierwszej instancji w roku 2015, jak i 20 grudnia sąd okręgowy 2023 roku. Więc są skazani prawomocnym wyrokiem i mało tego, to Zbigniew Ziobro i ci panowie w końcówce ubiegłego roku zmienili kodeks karny i kodeks karny wykonawczy w zakresie trybu i sposobu osadzania prawomocnie skazanych. I w związku z tym ten tryb został zastosowany, więc przygotowali prawo, no, które gdzieś tam ich dosięgnęło.